No, já jsem zadovolený, protože třetí meč jsme tu přijeli do Gdaňska a bez punktů prakticky a myslím, že Díčaj družina hrála od první minuty tu první terci bardzo dobře. Měli jsme tam šance, které jsme neproměnili. Druhá třetina vyšla lepší dla Gdaňska, protože nám dala dva góly a takové zbytečné, ale dala. No a my jsme potom v té třetí terci začali honit ten míník a myslím si, že jsme ještě jeli třikrát nebo čtyřikrát sám na sám a neproměnili jsme to. Tak já se zadovolím, že máme dva punkty a je počátek sezóny, takže doufám, že už se to dozvědí. To je vlastně tak. Przed meczem mówiliśmy właśnie, że Oświęcim dwa mecze przegrał, tak? Teraz ostatni 6-1. My po tym 5-1 z Jastrzębią też mówiliśmy, kto będzie miał większą motywację dzisiaj, żeby to wygrać, to wygra. Wyglądało na to, że Oświęcim miał większej tej motywacji, żeby to zwycięstwo tutaj wycisnąć jakby. Bo przy 2-1 jakbyśmy tam może strzeli na 3-1 w tej trzeciej wersji, to może byśmy już odskoczyli. Mieliśmy dużo sytuacji w sensie tym, że dużo graliśmy w tej przewadze. No, ale nie wykorzystaliśmy sytuacji, później błąd też przy tym na 2-1, na 2-2 na 3, bo strzeliła drużyna sam na sam. Tak jak trener tutaj powiedział, kilka sytuacji nam wybronił bramkarz, no akurat to wtedy się nie udało. Do grywce też bodajże tam, nie wiem, wjechali mu chyba przed pole dwóch zawodników i nic nie widział przy tym strzale. Także gratulacje dla Oświęcimia. Może pytanie do trenera Oświęcimia. Strach był po tej przewadze na 2-1 dla Gdańska. Czy to spowodowało jakąś zmianę strategii? No my jsme trošku jsme to otevřeli, protože jsme přehrávali 2-1, tak jsme to museli otevřít. Šli jsme dvouma zavodníkama, ten třetí byl v týlu, protože my hrajeme 1-2-2, ten systém, teď jsme hráli 2-1-2. A myslím, že se nám to vyplatilo a že jsme si vytvořili dužo šanci, ale neproměnili jsme. Bo brankář prakticky byl bardzo dobrý a těžko se mu dávali ty góly. Proto i ten viník je 3-2, ale mluvím, bylo to těžké a už do té poslední tercie jsme šli trošku takový, jak kdyby jsme měli trošku taký respekt, ale pak to z toho spadlo z těch závodníků a šli jsme za tím výnikem. Chtěli jsme vyhrát, šli jsme za tím, aby jsme tuto vyhrali. Bo viděl, že kary, které dzisiaj se dosyć sporo pojawiło, no spowodowało też zapewne problemy. No, widać, Gdańsk wciąż ma problemy z grą w przewadze, zdenerwowanie zawodników, no to też chyba. No, já si myslím, že to spíš nabudilo, naše zavodníky to nabudilo v to, že některé kary nebyly a myslím si, že to nabudilo tím, že ještě věncej začali jezdit na těch lyžvách, věncej se začali prosazovat sám. Takže ostro. A to. A Gdaňsk potom mi připadalo trošku, že už měl takový jak kdyby strach o výnik. Že takový, už se stáli, chtěli hrát ze zajištěné obrony a chtěli, aby ten gól nedostali, aby třeba vyhrali jenom 2-1. Děkuji bardzo. Já taky děkuji. Díky. 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 To určitě u nás zase.